Nowy tydzień, te same protesty, ale teraz już w bardziej brutalnej formie. Jeden z rolników przyjechał dziś ciągnikiem pod urząd gminy w Tarnowie Podgórnym i rozrzucił obornik. Jak widać na załączonym wideo, mężczyzna został złapany na gorącym uczynku. Został on ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia tego wykroczenia, przyjął mandat nałożony przez policjantów i zobowiązał się do posprzątania zanieczyszczenia, które rozrzucił. W sumie w naszym regionie rolnicy zablokowali dziś kilkanaście dróg krajowych, węzłów komunikacyjnych i zjazdów na autostrady. Poza Tarnowem Podgórnym w okolicy Poznania nie dochodziło do poważniejszych incydentów. Mamy zablokowane trasą S11. Blokada przebiega spokojnie, nie ma żadnych spięć. W Swadzimiu było dziś około 50 osób. Protesty trwają, bo rolnicy nie są zadowoleni z efektów sobotnich rozmów podczas szczytu rolniczego z udziałem premiera i ministra rolnictwa. Nic z tych rozmów nie wynikło. Rząd, premier przełożył odpowiedź na następny czas, czyli że na 15, że niby jakieś konkrety będą, ale... Co będzie, to zobaczymy. A Donald Tusk jeszcze przed sobotnim szczytem zapowiadał, że konkrety się pojawią. Tym przyjęty bardzo mi zależy na tym, żeby dowieść do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem. A zdaniem eksperta Europa potrzebuje przepisów przyjętych w Zielonym Ładzie. To jest pakiet, w którym my mamy reagować na ewidentne, bo myślę, że już nikt nie ma złudzeń, antropogeniczny, mocny wpływ człowieka na zmiany klimatu i środowiska, w jakości wody, zasobów gleby, bioróżnorodności. W sobotę premier miał powiedzieć rolnikom, że już wkrótce może dojść do złagodzenia zapisów Zielonego Ładu w kwestii ugorowania. Obiecał też jakieś konkretne decyzje rządu, które ogłosi 15 marca. Jeśli tych konkretów nie będzie, rolnicy zorganizują kolejny ogólnopolski strajk, który odbędzie się 20 marca. Damian Wełna, Puls Dnia.